Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w ogólnopolskim biegu ulicznym organizowanym od 8 lat w Bukownie. W tym roku dystans 10 km pokonało 291 miłośników biegania. Trasa przebiegała przez stadion i ulicami Księdza Zelka, 1 Maja, Pocztową, Rejmonta i Spacerową. Choć upał mocno doskwierał, było o co powalczyć. Najlepsi zawodnicy w kategorii generalnej otrzymują nagrody finansowe plus puchary. Jest 10 kategorii wiekowych, w których także są nagrody finansowe. Oprócz tego jest kategoria niepełnosprawnych, wózkowiczów, kategoria mieszkańców Bukowna. Dekorujemy 6 najlepszych z Bukowna plus 3 kobiety, no i kategoria VIP-ów. Zawodnicy narzekali na pogodę, ale nie mogło ich to powstrzymać od startu. Poza tym podbiegiem tutaj, przy wyjściu ze stadionu jest płaska trasa, sprzyja robieniu życiówek, chociaż nie wiem, czy dzisiaj akurat, bo warunki są takie, a nie inne. Skwar z nieba się uleje, ale myślę, że będzie dobrze. Źle się biega, w takich upałach się bardzo źle biega, no ale co roku tu startujemy, ładna impreza, ładny bieg w Bukownie i ze względu na pogodę. Biegacze wysoko oceniają poziom imprezy, dlatego wielu z nich wraca do Bukowna. Biorę udział po raz drugi w tym biegu w Bukownie. Oceniam go bardzo wysoko. Na trasie jest gorący doping publiczności. Podczas ogólnopolskich zmagań można było spotkać wielu pasjonatów tej dyscypliny sportowej. Jednym z nich jest pan Czesław, któremu kondycji mogłoby pozazdrościć wielu młodych ludzi. Od 1967 roku zacząłem biegać i powiedziałem, w biegu umrę. To chyba będzie najpiękniejsza rzecz, jaka będzie, no bo umrzeć trzeba kiedyś, prawda? Że pasja jest, wie Państwo, ja bez biegania to dla mnie nie ma życia. Kolejne spotkanie miłośników ruchu i zdrowego stylu życia już za rok. Alicja Rękiewicz, Przegląd Olkuski Live.